Siemano, kolano, tutaj Wojan Team i mamy plan na to, aby pokonać Grimisa i wyleczyć Nubka. Normalnie to stawialiśmy Nubek Juice'a w ten sposób, o patrzcie. No i to niestety nie mogliśmy złapać Nubka, no po prostu za szybki był, wiecie, w formie Grimisa. Za szybko się poruszał, był za bardzo cwany, ale zostawiliście nam bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Jednym z komentarzy było, żeby zaczarować strzały. Patrzcie, mamy tutaj strzały i napisaliście nam, żeby wylać na nie Nubek Shake'a. Jak wylejemy na nie Nubek Shake'a, to podobno zmienią się w strzały, wiecie, takie, które po uderzeniu Nubka mogą go wyleczyć. Grimis Nubka. Mam nadzieję, że to faktycznie zadziała. Zatrute strzały, tak jakby. Sprawdzimy. Idziemy do Paliona, zobaczymy, co on myśli na ten temat. No i dużo łatwiej będzie faktycznie strzelać z łuku, niż szukać i łapać go wiaderkiem, bo to po prostu byłoby za bardzo trudne, co nie? Czekaj, co ty robisz? Palion Style? Palion Style? Sprawdzam gęstość. Gęstość Nubek Juice'a? To było dziwne. Słuchaj, mam pomysł od widzów, który podobno ma zadziałać. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie takie dobre. Wiesz jaki? Ale jaki plan? Patrz. I have a pen. I have a... Apple. Apple pen. Ej, dobre. Beko. Dobre, dobre, nie? Dobre. Dobre, dobre, dobre. Słuchaj. Co nic, jak strzelić? Po prostu zamoczymy strzały w Nubek Juice'ie. One nasiąkną tą miksturą, przez co będą... Aha, i strzelisz do niego. Tak, te strzały będą go, wiesz, truć Grimisa. I wyleczymy w ten sposób Nubka. No, będzie na pewno łatwiej trafić w ten sposób, niż w normalny, strzelając z tego wiadra, no nie? Zgadzasz się no ze mną? Nie, no to z tego się nie da, jest za szybki. No właśnie, chodź, zrobimy tą miksturę, już się nie mogę doczekać, to będzie naprawdę mega mocne, więc genialny pomysł. Wiesz co, ja w tym miejscu to zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. Miku, a potrafisz łączyć te rzeczy? Patrz, wystarczy teraz, że wrzucimy strzałę. 64 strzał, mogę nawet więcej wziąć, wiesz, nie, bo... ja też mam 64, bym też masz 64? Wrzucimy. Dobra, a najpierw wrzućmy, wiesz co? 64, zobaczymy, co się stanie, dobra. Dawaj, no, wrzucam do tej mieszaniny. One sobie teraz tam chwileczkę pobędą, będą się tak moczyć i mam nadzieję, że nasiąkną jak najbardziej tą naszą miksturą Nubek Juice'a, na którą oczywiście Grimis jest uczulony, więc musi to zadziałać. Halo? No, tak? Teraz? Dobra. Właśnie dostałem informację, że Tomek złożył zamówienie na Wojan Shop. Co zamówił? Oczywiście nowy zestaw szkolny Wojan Team! Więc trzeba go sobie spakować. Zaczynamy od serca naszego zestawu szkolnego. Najlepsza rzecz, plecak szkolny. Plecak szkolny ma aż 5 breloków z logo Wojan Team, jest wodoodporny, jego plecy sprawią, że będzie ci się w nim mega wygodnie chodziło, a wzór, jak widzicie, wzór jest najlepszy, jaki może być. Więc trafia on do naszego boksa. Następna rzecz to piórnik, który jest z pełnym wyposażeniem. Proszę bardzo. Tomek, ty tam będziesz zadowolony, bo mam dla ciebie również worek. Worek sportowy, możesz tutaj sobie schować na przykład buty na WF. I oczywiście mamy zestaw aż 5 zeszytów, które trafiają do naszego boksa. W zeszytach nie może zabraknąć naklejek. Naklejki te możecie sobie na nie przylepić i zapisać na przykład imię, nazwisko, przedmiot, cokolwiek tylko chcecie. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. W zeszytach trzeba czymś pisać, co nie? Więc macie również długopis w zestawie. A żeby wiedzieć, kiedy i na jaką lekcję pójść, przygotowaliśmy plan lekcji. Proszę bardzo! No i oczywiście jak w każdym zamówieniu dostajecie naklejki. Te naklejki są za darmo. Możecie sobie je przykleić, gdzie tylko chcecie. Dostajecie również specjalną, tajemniczą kartę i zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem. To zdjęcie dostajecie również do każdego innego zamówienia. Myślicie, że to wszystko, ale niedawno wprowadziliśmy opcję, że od 300 zł dostajecie taką fajną, gratisową opaskę. Więc nie dość, że macie darmową dostawę od 250 zł, to od 300 macie jeszcze taką opaskę. Proszę bardzo, to wszystko zamykamy. Tomek, mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Paczka z zestawem leci do ciebie. A jeżeli wy chcecie swój własny zestaw szkolny, to oczywiście zapraszam. Wojanshop.pl. Na pewno będziecie zadowoleni. Myślę, że można zabierać spokojnie te... Ej! Strzały! Jo, ale dziwne. Zobacz! Ale śmieszne, takie ty. Takie brązowe. I co jest z nimi teraz? Strzała żółwiego mistrza! Co? Tak, nazywa się strzała żółwiego mistrza. Nie wiem, czemu tak się nazywa akurat głupio, ale jest strzałą żółwiego mistrza. Daje spowolnienie 4, odporność i... Można w niego trafić. Podobno jak się, no nie wiem, no jest dokładnie w takim samym kolorze. Patrzcie, tutaj macie... O nie, to akurat nie wygląda 1:1. Ale no jak macie tutaj na przykład itemek, no to ten jest bardzo podobny do Nubek Juice'a. Więc chyba zadziałało, no zadziałało. Masz normalnie stack tego?
Mam stack, tak, więc można spokojnie wrzucić teraz twoje strzały i przerobić, żeby mieć ich więcej. To co, przerabiamy kolejne, ale wezmę jeszcze więcej tutaj strzał, jakiś miałem swoje. O, 28 tu, tutaj mamy jeszcze jeden łuk, dobra. W ogóle sprawdzę, czy te strzały działają. O, tutaj jeszcze są, dobra. Sprawdzę, czy te strzały działają, odłożę sobie te i strzelę jedną, uwaga, iś! Działa, 63 i mogę ją zabrać z powrotem. Nice, dobra. Działa to perfekcyjnie. Dobra, to zabieram kolejne strzały w takim razie. I słuchaj, musimy zrobić ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Dlatego wrzucamy tutaj kolejnego nubek juice'a. I co? Czekaj, jeszcze sobie tutaj, o, przygotuję. Ile jeszcze więcej rzucamy? Stack i 28 rzucę, no to ty też możesz rzucić kolejne. Dobra, 3, 4. Dobrze. Wystarczy, że to się tam pięknie, ładnie wymiesza. I poczekamy sekundkę, żeby tutaj znowu były mocne strzały. Czas teraz zabrać stąd. O, ja już zabrałem. O, już zebrałeś. Zebrałem. O, jest. O, dobra, mam stack 28, ja dokładnie tyle, ile wrzuciłem. Ale pięknie to będzie działało, widzowie, mam nadzieję. Na wszelki wypadek zabiorę sobie też nubek juice'a, bo to jest też potrzebne przecież. No dobra, mam nadzieję, że tyle strzał nam wystarczy. Ja słyszałem, że Grimis wrócił w ogóle do swojego McDonalda i podobno zrobił tam coś strasznego. Tak, podobno powiedział, że zrobi coś strasznego, jak wróci na Wojanowice w McDonaldzie. Chodźmy to sprawdzić w takim razie. My już jesteśmy przygotowani. Mamy coś jeszcze tutaj potrzebnego. W sumie, no jest łuk. Ja mam wszystko. Ja mam juice bucket noob, shake'a i strzały. Ja mam wszystko. No i super. Patrz, ja sobie wezmę Grimis shake'a i z Grimisem pójdziemy do niego, żeby wiesz, nie przestraszył się za bardzo nas. A potem go zaatakujemy tak pu pu pu. Wiesz, ale o co chodzi? My zaczynamy wojnę. No my teraz, no będzie ostra bitka w takim razie. Ej, najpierw przetestujmy swojego cela może. Spróbujemy strzelić, daję w tamto okno tego domku tam, widzisz? Tak? Będzie to ciężkie. Kto trafi, ten wygrywa, dawaj. Dobra, okno tego domku, prawe, prawe okno, 3, 4, uwaga. O, trafiłem! No ja nie mówię. Za pierwszym razem! Co jest? Ale no potęga, nie. Ty! Za jakim, pierwszym razem? Jakim cudem, nie mogę tego trafić. Pali on nie. O, o dobra, jest. Trafił w to samo miejsce co ja. Mega trudne. Dawaj, jeszcze drugie okno w takim razie. 3, 4. No uwaga. O! Chyba ty żarty robisz. Dobra, ja mam cela, to już jest pewne. Chyba wiesz. Chcesz strzelać, bo tam gdzieś. Palion próbuje. Palion 3 razy już strzelił. To jest niemożliwe, ty masz jakąś linijkę. Widzowie, łuk to wygrana arena oczywiście, jak zwykle. Ej, no ile ty razy próbujesz? Nie, dobra, tutaj trzeba będzie. O, dobra, tutaj trzeba będzie popracować nad celem, nie mordeczko. Mogę. Nie, ty strzela, że się patrzę. Ej, za mocne. Ej, wiesz co, czekaj, ja zostawię tutaj w tej skrzynce troszeczkę strzał. Gdyby on nas, wiesz, w jakiś sposób rozwalił, to można tutaj po nie wrócić, wiesz o co chodzi, co nie? Dobra, jesteśmy ready. Ej, nie wierzę, że ja to trafiłem. O, jest tam, dobra, czekaj, podchodzimy normalnie z Grimisem Shake'em. Co to za mury? No właśnie, jakiś potęga, to jest to coś strasznego, co zrobił. Co ty zrobiłeś z McDonaldem? Czemu ty go tak brzydko zabudowałeś, gościu? Nie, no po prostu, wiecie, to są Wojanowice, więc ja się odcinam i po prostu żyję sobie tutaj. Ale wiesz, że ten McDonald's należy do Wojanowic. Masz w tym momencie zniszczyć ten mur, bo nam się on bardzo nie podoba. No ale to ja nie będę w ogóle wychodził poza tą linię, co by na to. Ale no, nie. Ty więzisz w swoim ciele nubeczka, musimy go uratować, więc musimy troszeczkę się dogadać. Opuścisz ciało nubka i wtedy będziesz wolny, co ty na to? Na spokojnie do tego podejdźmy. Nie wrócę, proszę. Gościu! Nie dość, że nam... Ja nie chcę żadnych murów w środku Wojanowic. Mamy mury naokoło, żeby odgrodzić się od złych mobów, ale nie chcemy żadnych murów w środku, więc proszę to w tym momencie wyburzyć. O! Patrz! Spadł! Idziemy szybko sprawdzić, czy on tam czasem jest gdzieś. Nie, gdzie on poszedł? On spadł! To jest nasza szansa! Gdzie on jest? On jest za szybki. No więc nie widzę. Przepraszam, że naruszyłem granicę. No właśnie, spadłeś na naszą część. Hopa! Gdzie ty jesteś? Hopa! Co to? Wow! Ej, co to było? Co to jest? Spokojnie, nie będę wychodził. Ej, to on tak się wydostał z tego, z shake'a, z tej miejscówki. Musiał tak się wydostać. Jaką wysoko skalę, nie wiedziałem, że tak potrafi. Dobra, ej, Grimisie! A może wypiłbyś Grimis Shake'usia? Grimis Shake'a, tak, chcecie ode mnie mojego, proszę? Nie, napij się naszego. Nie, to mamy dla ciebie, patrz. Tak. Mogę zejść? Zejdź, proszę, zejdź. Chodź pan, Leon, chodź pan. Jak spieszę, że teraz atakujemy. Chodź. Dzięki. No nie, dobra, czekaj jeszcze raz. Co? Dzień, spokojnie, możesz dłużej tu pobyć.
Co chwileczkę, co to było? Co było? Co to za strzała? Nie było strzałek. Strzeliłeś strzał? Nie, co on gada? Nie strzeliłem strzał. No dobra, pijmy te grymi shake'y. Weź sobie jeszcze tego tutaj, jest jeszcze tutaj jakiś shake'uś. Weź go, sobie weź go. Minąłem. Nie! Weź. Mamy dla ciebie jeszcze kilka innych. Dajcie od razu, ale co jeszcze mówię? Fuck, no strzałeś w sekundę, a teraz co? Co ja mam zrobić? On ma milion kilometrów na godzinę chodzi. Wiesz co, jesteś mega szybki i nie spodziewaliśmy się, że tak szybko będziesz zabierał te grimy shake'i. Mamy jeden taki pomysł. Mamy cięższy grimy shake. Musisz... Patrz. Go. Dobra, spróbuj teraz. Jaki problem w tym? No. What? Ej, chwilę! Co? Chwilę! Czy to są jakieś żarty? Jakie żarty? Co ty robisz? Gdzie on wyparował? No za szybko chodzi, nie mogę go... Czekaj. Wy macie jakiś łuk? Chwilę! Nie mamy, Jezu! To nie jest żaden... Jaki łuk? Czemu wy mi dajecie nagle jedzonko? Jesteście tacy mili. Wiesz co, bo chcemy, przyszliśmy się pogodzić. Czekaj, mam tutaj jeden pomysł. Robię ci tutaj domek grimisowy. Będzie w tym... Au! Co to jest? Ej, co ty... Czemu do nas strzelasz? My do ciebie nie strzelamy. No właśnie, ty do nas strzelasz, a my do ciebie nie strzelaliśmy. Wydawało mi się, że strzelaliście. No to ci się wydawało. Stary! O, co domek dla mnie? Nie! Zdirta, nie! Daj chwilę. Daj fioletowe, szybko. Zrobimy... Zrobimy tutaj taką jedną miejscówkę, gdzie będziesz mógł odebrać sobie swoje grimy shake'i, wiesz o tym? Masz? Dobra. Tej strzały nie chcę, dobra. Dobra, patrz to. Tutaj będzie twoje miejsce, w którym będziesz mógł sobie odebrać grimy shake'i. Pyszne grimiski. Podoba ci się pomysł? Takie prywatne miejsce z odbiorem grimy shake'ów. Nic ci nie zrobimy. Panią, to będzie dobre, to wyjdzie w końcu. Dobra, tak, patrz. I teraz ja... Tam się wcale... Ja tutaj zostawiam Grimmy z Shakeusie, a ty tutaj możesz je spokojnie sobie zabrać. Co ty na to? No? Co, że w środku? Tak, tam w środku są, tam w środku. Ale chwilę, co ci tutaj śmierdzi? Co ci śmierdzi? Myłem się. No ale ta dziwna, ta. Chodź, zabierz sobie. Zabierz. No co ty robisz? Czemu ty to rozwalasz? No ty... Dzięki. Ej! Prawie go trafiłem, no nie mogę. Chodź tu. Dobra, dawaj go, Pajon. To jest teraz jedyna szansa. Stary, jak go trafić? No za szybko chodzi. Co robicie? Nic takiego. Sobie bawimy się. Chwilę. Uciekajcie, dogadajmy się. Co to są za dziwne strzały? Jakie strzały? Zwykłe strzały. Bawimy się w Robin Hooda. Nie, chwilę, ja widziałem, że one nie są normalnie zwykłe. Zwykłe strzały, nic to nie ma wyjątkowego. Zwykłe strzały, gościu. Nie martw się. Gdzie jesteś? Blisko. Ej, dobra, przejmujemy twoją bazę w takim... O ty, patrz to. On też do nas strzela. Jest! Trafiłem go! Co się dzieje? Ale miał odrzut, czekaj! Trafiłem go, poleciał gdzieś tutaj! Trafiłem go! Czekaj, on jest osłabiony teraz! Patrz! Idzie tam! Kolejny raz! Dawaj go kolejny raz go traf! Musisz kolejny raz! Dawaj. O! Prawie znowu! Co się dzieje? Dobra, dawaj go! Stary, patrz jaki on jest... Strzała działa! Kolejny strzał potrzebujemy! Co się dzieje? Okej? Dawaj go! Jest! Mam go! Nie trafiłem! Nie! On jest już za prawie. Szybki! Dawaj! Jedna strzała już dobrze działa, bardzo o to chodzi! Jakie on dziury robi? Dobrze jest, ale niech on nie rozwala tego wszystkiego, co on robi? O! No nie mogę! Yes! W locie go trafiłem! Nice! Dobrze! Goń go! On traci moc! Traci moc Grimisa! Pomocy! Dobrze! Nubek! Pomóżcie mi! Walcz Nubek! Dobrze jest! A? Nie róbcie tego! Yes! Kolejny raz! Uwaga! Już prawie go mamy! Dobrze jest! Słyszeliśmy Nubka, to już działa, to już bardzo dobrze działa. Szybko, już praktycznie jest zmienione. Strzelajcie tego debila! Dobrze, Nubek, strzelamy! Króciutko! O nie! Proszę, dobra.
Nubek, walcz! Nubek, walcz! Strzelcie mu w głowę, strzelcie mu w głowę! W głowę musiałem mu strzelić, gdzie on jest? Gdzie ten drań jest jeden grimisowy? Traci moc. Jest dobrze! O! Gdzie? To nie ty. Gdzie on jest? O, jest tam! Dawaj go! Biegnę za nim! Jo, nie mogę prawie go trafić! Nie, ty wypij grimisieka. O, widzę go. O! Ja nie mogę, te strzały tak blisko niego latają, w głowę musimy mu trafić. Nubek już się odzywał. Gdzie jest? Za przedszkolem, na drzewie, biegnę, tam na drzewie. Biegnę za nim. Patrz, mam go, będzie główka. No nie, musi na chwilę stanąć w miejscu, jaki wtedy... ma. No ty cwaniaku, patrz to, chodź to. Yes, ale go trafiłem, za milion punktów. Kolejny raz, drugi raz. Dobra, skończył mi się całko. Jest gościu rozwalony. Czy on dostał w głowę? Gdzie on jest? A tam! Tam! Przy wieżowcu Nubka. Dobra, jeszcze nie dostał chyba w głowę. Czekaj. O! I o, prawie! Dobrze! Dostał w głowę? Ej, czekaj, to on się teraz powinien odmienić. Gdzie on jest? Zniknął. Szukaj go. Gdzie on w takim razie jest teraz? Ej, stary, nie ma już dźwięków Grimisa. Nie ma. Co to oznacza? Gdzie on taki, w takim razie jest? Może zemdlał albo coś, czekaj, szukaj. Może gdzieś jest właśnie teraz w ciele Nubka już. Czekaj, szukamy go. Gdzie on jest? Co tu się wydarzyło? Ale pięknie nam to wyszło. Gdzie on jest? Nie widzę go. Czekaj, na górę spróbujmy wejść do tego domku na górze. Dawaj na górę, Palion, idziemy, szybko. Musimy tam szybko wejść. Myślę, że on mógł tam się schować. Tak, do Świnki Pepy tutaj na górze, no był gdzieś w tym kierunku. Czekaj, coś tu jest? Co to? Nubek! Nubek? Żyjesz? Nubek? Co się ze mną dzieje? Nubek żyje! Ja nie mogę, ale go dawno nie słyszałem. Ja nie mogę, Nubek, żyjesz! Ej, dobra, trzeba go szybciutko zabrać i żeby sobie odpoczął, on pewnie tyle przeżył, gdzie nie? Gdzie go bierzemy, do szpitala? Dawaj go do szpitala, no, chodź. Nubek, chodź razem z nami. Nubek, żyjesz? Nie, to my, spokojnie. Zostawcie to. Wyrzucamy to, zabierz to i wyrzucamy stąd. Ja nie mogę, Nubek, udało się! Nubek! Chwileczkę, a mnie głowa boli. Czy ty nas rozumiesz? Czy ty nas słyszysz? Wejdź wejdź w to w takim razie. Tak. Ej, patrz, on wchodzi w to! To jest Nubek! Dziękuję, że mnie uratowaliście! Wiecie co? Musimy jak najszybciej usunąć każdy fioletowy tutaj kolor. Usuniemy, Nubek, udało się. A wszystko czujesz jeszcze jakiegoś Grimisa w sobie? Nie, on może wrócić. Nie, ja się boję, opuścił mnie, on może wrócić. Ej, ale dobrze, już jesteś cały zdrowy. Chodź do szpitala, cię zaprowadzimy. Zaprowadzimy cię do szpitala. Do mojego domku, tam nie da. Twojego domku? Tak daleko nie pójdę. No dobra, do twojego domku. Ty tam się położysz i tam sobie będziesz odpoczywał. Ej, nie wierzę, że nam się w końcu udało, Nubek powrócił. To było tak trudne. Twój domek, naprawimy go za chwilę, to wszystko będziemy sprzątać. O nie, on tu łóżka nie ma. O nie, dobra, trzeba będzie mu tutaj postawić coś nowego. Dobra, zajmiemy się tobą, Nubek. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.